Zatytułowałem to rozważanie, gdy szerzą się choroby. Żyjemy w czasie, gdy choroby wzbudzają obawy, pojawiają się nowe zagrożenia chorobowe, nowe jednostki chorobowe, jakby to powiedział ktoś ze sfer medycznych. No i w związku z tym też to postanowiłem trochę też i Biblię pod tym kątem przewertować. Zwłaszcza, że jesteśmy, drodzy, w takim trochę lęku, prawda? Bo nie wiemy, coś nowego, media też dokładają troszkę ze swej strony, prawda? Rządzący sami dokładnie nie wiedzą, co jest dobre, co złe, w związku z tym różne tutaj opcje są, w jednych krajach bardziej się rygorystycznie podchodzi, w innych mniej, więc są to rzeczy nowe. Ostatnio pewna osoba z naszych kręgów adwentystycznych mówi: bracie, mam tu dla ciebie coś do wysłuchania. No i tam odtworzone to zostało z internetu, na telefonie, że COVID-19 to nie wirus, ale to bakteria. No i pytanie, a co ty, bracie, na ten temat sądzisz? No co ja mogę sądzić na ten temat? Czy ja się na tym znam? No ale ludzie szukają właśnie sensacji, prawda? Często takim czasie żyjemy, gdy media karmią się właśnie sensacją. No i cóż mi było powiedzieć, nie wiem, czy ta siostra była zadowolona z mojej odpowiedzi, czy nie, ale powiedziałem mniej więcej tak, że siostro, ja ci mogę powiedzieć to, co Biblia mówi, że będą choroby, no i dzieją się te rzeczy, że mory, że zarazy. No i to ci mogę powiedzieć, że w to się mniej więcej w ten scenariusz wpisuje. A chcę powiedzieć, drodzy, że pod tym względem jako lud adwentowy mamy sporo do powiedzenia, prawda, na temat w ogóle zdrowia, jak żyć, żeby być zdrowi, to na pewno wiecie, to nie jest nic odkrywczego. I chcę tu podzielić się takim doświadczeniem, które już dosyć dawno temu miało miejsce, bo chyba gdzieś więcej niż te 16 lat na Opolszczyźnie, bo to jeszcze z Bielska Białej, kiedy na Żywiecczyźnie tam może około 18 lat temu odwiedzaliśmy pewną wioskę. Spotkałem takiego pana, który już w tamtym czasie opowiedział swoje przemyślenia odnośnie tego, co wyczytał w naszych publikacjach Ellen White. Mianowicie nie potrafię teraz już odtworzyć, jaką książkę on przeczytał, ale musiało tam być na temat zdrowia i to w kontekście takim proroczym, bo on mówił wtedy około, powiedzmy, 18 lat temu, powiedział tak, że on 10 lat wcześniej przeczytał w którejś książce Ellen White, że w miarę jak czas się będzie posuwał, to choroby odzwierzęce będą coraz bardziej niebezpieczne dla człowieka i w związku z tym spożywanie mięsa będzie coraz bardziej niewskazane i należałoby iść w kierunku niespożywania mięsa. Więc jeśli on to przeczytał, ja go spotkałem 18 lat temu, a on gdzieś około 10 lat wcześniej to przeczytał, no to 28 lat, plus minus, prawda? 28 lat i on po 10 latach powiedział tak, że rzeczywiście to się dzieje, co tam on przeczytał 10 lat wcześniej. Tak? Tak się dzieje, bo już wtedy różne były wiadomości, a to jakaś ptasia grypa, a to tam te wściekłe krowy były takie, nie wiem, czy to pamiętacie, ale tak bywało, były tego typu właśnie obostrzenia i niebezpieczeństwa. No a dzisiaj żyjemy, kiedy przeszło to wszelkie wyobrażenie i teraz strach padł, można powiedzieć, na cały świat. I rzeczywiście w tym wszystkim nie wiemy dokładnie, jak się zachować. Lepiej ostrożnie, prawda? Jak coś nie jest dla nas znane, jest jakaś nowość, to lepiej pewien dystans zachować. No ale z drugiej strony też no, chcemy w jakiś sposób żyć normalnie. Ja powiem tak, że z moich przemyśleń to jest wyjątkowy czas pod jednym względem dla nas.
że nigdy, ja przynajmniej nie znam, jeśli się mylę, to proszę wyprowadźcie mnie z błędu i to publicznie możecie w tym momencie powiedzieć, że nie masz racji. Ja nie znam, nie czytałem na ten temat. W Biblii też na ten temat nic nie przeczytałem i w innych publikacjach, żeby był jakiś czas taki, żeby lud Boży nie gromadził się na wspólnych nabożeństwach, zebraniach z powodu choroby. Prawda? Nie znam czegoś takiego, żeby to było jakby wpisane w Boży plan. Prawda? Jeśli były choroby, no to w Biblii czytamy tych tam najbardziej niebezpiecznych izolować, tak? Ale ci, którzy w miarę funkcjonowali, jak najbardziej mogli uczestniczyć w życiu także religijnym. A trzeba powiedzieć, że głównym narzędziem, którym współczesny Kościół, a zresztą nie tylko współczesny i dawny się posługiwał, jeśli chodzi o życie Kościoła, to były wspólne zgromadzenia. Tak? Nasze sobotnie nabożeństwo jest w zasadzie sercem funkcjonowania naszego Kościoła. Zresztą inne kościoły podobnie. Wspólne zgromadzenia to jest to, co jest sercem życia kościelnego. No i jeśli to zostało przerwane, oto dla mnie się zapaliła czerwona lampka. Tak? Że diabeł być może działa w sposób bardzo taki sprytny, tak? Że niby z dobrych powodów, ale jakby idzie to w kierunku, żeby rozluźnić wzajemne więzi. I to, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że powinniśmy się tego obawiać. Tak? I pielęgnować możliwość wspólnych zgromadzeń, oczywiście, jeśli to jest dla nas w miarę bezpieczne i w tym kierunku iść. Ale drodzy, gdy szerzą się choroby, wiemy, że Pismo Święte na ten temat sporo mówi, że troszczy się o zdrowie swoich dzieci, tych, którzy czytają Bożą Księgę, Bóg daje szereg wskazówek. Jedna z takich myśli, to już tekst wstępny nas tutaj to wprowadził, gdy w czasach biblijnych, w czasach apostolskich ludzie nawzajem się modlili za siebie, tak? No i tutaj apostoł Jan jest dla nas przykładem, że za swojego przyjaciela modlił się. I o co się modlił dla tego człowieka? No, żeby mu się dobrze wiodło. No. Najczęściej to się modlimy o siebie, żeby nam się dobrze wiodło. Ale tu mamy przykład, że chrześcijanie dawniej modlili się też, żeby innym się dobrze powodziło. To jest dla nas dobry przykład. No. Ale też jest ten element, żebyś był zdrów, tak jak dobrze się ma też dusza twoja. I to jest, drodzy, charakterystyczne dla Biblii. Dla tego punktu odniesienia spraw zdrowia między innymi, że Pismo Święte łączy zdrowie fizyczne ze zdrowiem duchowym. Tak? Gdy na przykład czytamy uzdrowienia, które Pan Jezus dokonał, a wiemy, że służba na rzecz zdrowia, jeśli chodzi o czas, to była najwięcej czasu pochłaniało Jezusowi Chrystusowi właśnie działalność taka dobroczynna, uzdrowieńcza. Gdyż Pan Jezus nie leczył na takiej zasadzie, że był wielki tłum, Pan Jezus podniósł ręce, pomodlił się i oto wszyscy z wszystkich chorób zostali uzdrowieni. Może tych 10 trędowatych, prawda? No ale też tam się to ostatecznie skupiło na jednym, który nie zapomniał się cieszyć uzdrowieniem, ale jeszcze nie zapomniał, czy może przypomniał sobie, bo na początku zapomniał, ale później przypomniał sobie, że ktoś go uzdrowił i trzeba by powiedzieć po prostu zwykłe dziękuję, a jeszcze dziękował za to komuś więcej, bo Bogu, prawda? I Pan Jezus oczywiście połączył to uzdrowienie ciała z duchową nauką, że wdzięczność jest elementem chrześcijańskiego życia, prawda? Że jesteśmy Bogu wdzięczni. I wiele innych, w zasadzie ja nie znam takiego opisu uzdrowienia, gdzie Pan Jezus by nie łączył
właśnie kwestii uzdrowienia na ciele z uzdrowieniem, z jakąś nauką duchową, prawda? Weźmy na przykład uzdrowienie tego człowieka sparaliżowanego. Jakaż to piękna historia, prawda? Gdzie przyjaciele walczą o swojego przyjaciela, kolegę. A wiemy, że sytuacja jest taka, że ten człowiek już był wiele lat sparaliżowany. Tak? A ci, którzy chorują przewlekle, chyba zgodzą się ze mną, że człowiek na początku to swojej choroby jeszcze ma to grono przyjaciół szerokie, prawda? Ale potem prawdopodobnie narażony jest na niebezpieczeństwo, że to grono przyjaciół będzie się zmniejszać, no bo cóż można robić ze sparaliżowanym, oprócz tego, że posiedzieć i tam poopowiadać, co u mnie, prawda? U niego każdy dzień jest podobny, bo sparaliżowany leży na tym swoim łożu. Ale ten człowiek miał szczęście, że miał grupę ludzi, którzy rzeczywiście byli jego takimi prawdziwymi przyjaciółmi i walczyli o jego zdrowie, nawet narazili się tam u tego gospodarza na jakieś może gniewne słowa, gdy mu tam z dachem zaczęli coś majstrować, prawda? Ale oni na to nie patrzyli. Ważne było, żeby ten człowiek mógł stanąć, czy mógł spotkać się z Jezusem. I Jezus udziela wspaniałych duchowych nauk. Odpuszczone są twoje grzechy. Pochwalił ich wiarę. Zganił faryzeuszy, którzy wątpili w jego boską misję. No i wiele, wiele innych myśli. Także ludzie, gdy odchodzili, to mówili wielkie rzeczy. Jeszcześmy nigdy w życiu czegoś takiego nie widzieli i wielbili Boga za to wszystko, czego byli świadkami. I drodzy, wiele innych opisów biblijnych idzie właśnie w tym kierunku, aby połączyć uzdrowienie na ciele z uzdrowieniem ducha. W związku z tymi zagrożeniami, którym i nam przyszło dzisiaj się borykać, szukajmy w Słowie Bożym takich fragmentów, które pozwolą nam w jakiś sposób utwierdzić się czy wzmocnić na drodze wiary, że niezależnie jaka będzie sytuacja, Bóg nas nie pozostawi bez opieki. Niechaj pierwszym takim fragmentem będzie tekst z Księgi Przypowieści Salomona z rozdziału 18, gdzie możemy przeczytać taką, myślę, też obietnicę, ale od razu też pewien taki drogowskaz na życie człowieka wierzącego w obliczu właśnie niebezpieczeństwa czy po prostu konkretnej choroby. 18 rozdział i werset 14. Co tutaj ciekawego czytamy? Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? Tak. Myśl, która łączy znowu tutaj pewne kwestie związane z chorobą na ciele, z takim dzielnym duchem. No i tutaj oczywiście, gdy mamy jakieś problemy, boimy się pewnych rzeczy, to od razu Bóg mówi: nie bój się, bądź dzielny, bądź odważny. Dasz radę, szukaj rozwiązania, ufaj Bogu, tak? I taki człowiek, który jest właśnie takiego dzielnego ducha, wytrzyma chorobę. No a pytanie, co z tymi, którzy nie są dzielnego ducha? Co z nimi? To ich podniesie. Ja bym to podkreślił, że Bóg zaprasza nas właśnie, którzy być może uważamy się, że jesteśmy dzielnego ducha, aby mieć troskę o tych, których duch jest może nie taki dzielny. A my uważamy się za tych, którzy może są dzielni, chociaż to nieraz różnie bywa, prawda? Uważamy się za dzielnych,
a niekoniecznie tak jest. To można by już szeroko na ten temat rozmawiać, ale to dzisiaj nie jest nasz temat. Nie? Czyli tu Pan Bóg od razu nas zaprasza do tego, abyśmy nie tylko o sobie myśleli, ale wspierali tych, którzy może są bardziej trwożliwi i zachęcali ich, by byli dzielni, gdy są trudności. Podobało mi się, kiedy rozmawiałem ostatnio z pewną młodą osobą, której muszę przyznać, nie znałem z tej strony. Mianowicie rozmawialiśmy na temat problemów w pracy, które się pojawiły u tej młodej osoby. Pracuje jako urzędnik w sądzie. No i tam takie wśród pracownic doszło do takiej niemiłej sytuacji, gdy pewna grupa pracownic uznała, że właśnie ta osoba, z którą rozmawiałem, kiedyś odmówiła jej im pomocy, czy jednej z nich pomocy w pracy. No i one po prostu zdecydowały się zareagować takim grupowym jakby ostracyzmem, to chyba jest takie słowo, prawda? Czyli zdecydowały się jakby tak od tej osoby odsunąć i nie współpracować z nią. No to oczywiście, gdy się ma grupę ludzi przeciwko sobie, to przyznacie, że to nie jest ciekawa sytuacja, ale gdy tak rozmawiałem z tą osobą, w pewnym momencie powiedziała tak: wiesz co, nie martw się tą moją sytuacją, ja mam 30 lat, ja sobie z tym poradzę. Czyli widać było, że tutaj ta osoba, która może wcześniej była bardziej taka bojaźliwa, dojrzała, uznała, że jest taka, to wszystko jest w jej zasięgu i da sobie z tą sytuacją radę, chociaż to nie wyglądało zbyt ciekawie. I podobnie tutaj właśnie w tej kwestii Bóg nas zaprasza, żebyśmy po prostu brali byka za rogi. I oczywiście to wszystko miało miejsce razem z Bogiem, razem z Nim. On chce nas wspierać. Szukajmy kolejnych wspaniałych Bożych obietnic. Pamiętacie obietnicę z piątej Księgi Mojżeszowej? Przepraszam, z drugiej Mojżeszowej, 15 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 15, werset 26. To jest tekst, który często jakby przywołujemy w kontekście poselstwa o zdrowiu, ale jest to wspaniała Boża obietnica. Ja myślę, że można śmiało ten tekst zaliczyć do kategorii tekstów, które warto mieć w głowie, a nie tylko w telefonie czy w księdze, tak? Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja Pan, Twój lekarz. A więc mamy wspaniałego lekarza, który chce być do naszej dyspozycji. I tutaj jest różnica pomiędzy współczesną służbą zdrowia a Bożą służbą zdrowia. Współczesna służba zdrowia ma dla nas jedno wielkie takie jakby współczesne powiedzenie. Czekaj, tak? Czekaj, termin, tak? Nieraz za rok ten termin albo za kilka lat. A tu mamy lekarza dostępnego o każdym czasie. To też takie mogę ciekawe doświadczenie opowiedzieć. Mieliśmy w Opolu pewnego takiego braciszka, mieszkał samotnie, starszy człowiek, już nie mógł za bardzo chodzić. Miał poza tym jeszcze inne problemy. No i było moim zadaniem pewnego dnia, żeby udać się razem z nim w związku z tym, że był w szpitalu, nie miał kogoś bliskiego, więc ta pani doktor w szpitalu pyta się go, czy jest ktoś, jakąś bliską osobę, bo ona chciałaby tu porozmawiać z bliską osobą. Nie miał, to podał mnie.
No więc na tej rozmowie ja byłem, no i ta pani doktor mówi, wie pan co, no tutaj u tego pana wyszły niezbyt dobre wyniki, w związku z tym ja go odsyłam na badania, tam do lekarza specjalisty, żeby tutaj skontrolować tą sytuację. No i właśnie pewnego dnia razem udaliśmy się, żeby zapisać go na wizytę. To był nawet ten sam dzień, dzień wyjścia ze szpitala, a tutaj przychodnia była obok. No i staję do rejestracji. No i jest termin właśnie, że za ponad rok, prawda? No i ja tak odchodzę i mówię, a to tak, przecież ten człowiek za rok to nie wiadomo, co to będzie, prawda? No i trochę się zastanowiłem, podchodzę jeszcze raz do okienka i mówię, proszę panią, ale ta osoba, którą chcę tu zarejestrować, to ten pan, i pokazuje takiego właśnie w niezbyt dobrej kondycji. On nie ma nikogo, on mieszka daleko, on ledwo chodzi, ja dzisiaj się nim opiekuję, ale ja nie jestem z rodziny. I podsuwam jeszcze raz to skierowanie, proszę go na dzisiaj zarejestrować. No, ta pani to wszystko wysłuchała, popatrzyła, ja tego nie mogę zrobić, ale proszę iść do lekarza, zapytać się ewentualnie, czy on przyjmie dzisiaj. I przyjął, i była możliwość, tak? Czyli jest tak, jak to w Biblii jest powiedziane, prawda? Szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, wam otworzą. Nie trzeba było aż tak roku czekać. A więc, drodzy, to taki krótki przerywnik. Idziemy dalej w poszukiwaniu Bożego prowadzenia, gdy szerzą się choroby. Kolejna taka myśl z Pisma Świętego, która dla mnie jest dosyć zaskakująca i pewnego razu to było takie, gdy mi ta myśl przyszła, taka jakby odkrycie. Czy Biblia mówi o jakichś chorobach jako o nieuleczalnych? Znajdziemy taką wypowiedź, że z tej choroby to się nie da wyleczyć? Ludzie tak mówią, prawda, że pewne choroby są nieuleczalne, ale ja w Biblii nie znajduję czegoś takiego. Tak? Najbardziej taką okropną chorobą w czasach Biblii, która w czasach Starego Testamentu, w czasach biblijnych, to był trąd, którego wszyscy się bali. I Biblia też całkiem poważnie trąd traktuje, bo tych trędowatych to jakby poza nawias społeczeństwa, prawda, usuwano. Ale nawet ta okropna choroba, która była uznawana za nieuleczalną, w Biblii nie jest traktowana jako nieuleczalna. Dowód, proszę bardzo. Otwórzmy trzecią Księgę Mojżeszową, rozdział 14. I czytamy tutaj, co następuje. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Takie jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzi się go do kapłana. Kapłan wyjdzie poza obóz. Gdy kapłan stwierdzi, że została wyleczona choroba trądu na trędowatym, to kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego się dwa żywe, czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowej i chyzop, a potem kapłan pomarze, nakaże, by zarżnięto jednego ptaka nad glinianym naczyniem z wodą źródlaną. I tam dalej są jeszcze pewne przepisy. Tych przepisów ofiarniczych, darujcie, nie czuję się kompetentny, ale fragment ten o jednej rzeczy mnie informuje, że trąd można było wyleczyć i Biblia zakłada, że jest to możliwe. Natomiast Biblia gani ludzi, którzy w czasie choroby nie za bardzo zwracali się we właściwym kierunku, jeśli chodzi o problemy ze swoim zdrowiem. I to spotkało nawet, taka nagana spotkała nawet królów. Gdy otworzymy drugą Księgę Kronik,
16 rozdziale przeczytamy w wersecie 12 następującą myśl. 16 rozdział, werset 12. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała. Lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do kogo? Do lekarzy. Czy przypadkiem nam nie grozi taka postawa w dzisiejszym czasie, że najpierw szukamy u ludzi pomocy, a jak to zawiedzie, to być może nieraz dopiero wtedy sobie przypominamy: Panie Boże, ale to Ty jesteś lekarzem. A tutaj popatrzcie, jak to całkiem współcześnie brzmi. A jaka jest Boża postawa względem ludzi? 16 rozdział tej samej księgi jeszcze raz i werset 9. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy z szczerym sercem są przy Nim. Pan Bóg jakby szuka ludzi, którzy myślą o Nim, którzy chcą z Nim łączności, którzy może mają problemy, a On jest gotowy, aby te problemy razem z nimi rozwiązać. A może czasami obok nich. W związku z tym, że choroba, przed którą dzisiaj świat drży, jest mocno zaraźliwa, zastanowiłem się, przygotowując to rozważanie, czy w Biblii znajdujemy właśnie opisy chorób mocno zaraźliwych. I jaka była postawa ludu Bożego, Boża relacja w kontekście tych właśnie mocno zaraźliwych chorób. No, pierwsze by można wspomnieć historię Joba, prawda? Tam jest ciekawy opis rozmowy Pana Boga z szatanem. To jakby takie odkryte przed nami są kulisy wydarzeń, które gdzieś się działy poza naszą planetą. To jest bardzo ciekawe. No i rozmowa jest taka, że szatan zarzuca Panu Bogu niewłaściwą postawę. No i Pan Bóg mówi: no skoro tak, no to dobrze, no to ja przyjmuję Twoje wyzwanie. A wyzwanie dotyczyło między innymi zdrowia pewnych osób, prawda? Szczególnie tam chodziło o Hioba. I szatan mówi: no to wyciągnij tylko rękę, dotknij go, to zobaczysz, czy ci nie będzie złorzeczył. No i pojawiła się od razu plaga, wrzody straszne. Co prawda nie czytamy, żeby one były zaraźliwe, te wrzody, ale o innych wrzodach już czytamy, że były zaraźliwe, prawda? Na przykład w czasie plag egipskich dowiadujemy się, że jedną z takich plag to były wrzody. Te wrzody prawdopodobnie ustąpiły tak jakby troszkę samoczynnie, nie leczono tych wrzodów, ale niemniej jednak one się pojawiły i nie było ratunku, poza tym, że no, był to czas, kiedy Izraelici już byli jakby pod Bożą ochroną i oni tych wrzodów nie mieli. Inne mamy jeszcze opisy. Jeden z takich ciekawszych dla mnie opisów to jest zapisany ten fragment Pisma Świętego, na który mam na myśli, to czwarta Mojżeszowa. I tam jest historia, która uczy też coś więcej tylko niż pewne sprawozdanie o chorobie, która się pojawiła, czy też pladze, ale też jaka powinna być nasza postawa, gdy jakieś nieszczęście się dzieje wśród nas, wśród ludu Bożego, tak jak w tamtym czasie. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 17. W
17 rozdziale 4 Mojżeszowej czytam werset 6. Jest to historia, kiedy Izraelici przeżyli bunt Koracha. Korach i jego bliscy zostali unicestwieni przez Pana Boga. Tak to Biblia opisuje. I ludzie zaczęli buntować się, zarzucać Mojżeszowi i Aaronowi, że to wszystko, co się stało, to przez nich. I popatrzcie, co się w 17 rozdziale, w wersecie 6 czytamy. Nazajutrz znowu cały zbór synów izraelskich szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc: wyście spodowali śmierć ludu Pana. Oczywiście to nie było prawdą, ten zarzut. I od wersetu 11 dowiadujemy się, że zaczęła się plaga wśród Izraelitów. I rzekł Mojżesz do Aarona: weź kadzielnicę, włóż w nią ogień z ołtarza, nasyp kadzidła i udaj się śpiesznie do zboru i dokonaj za nich przebłagania. Gdyż Pan rozgniewał się i zaczęła się plaga. Aaron wziął kadzielnicę, jak mu powiedział Mojżesz, i pobiegł w sam środek zgromadzenia, gdy już zaczęła się plaga wśród ludu. Nasypał kadzidła i dokonał przebłagania za lud. Stanął pomiędzy umarłymi i żywymi i plaga została wstrzymana. Tak, a więc czytamy tutaj, że w wyniku tego szemrania przeciwko Bożym narzędziom, Bożym przywódcom, które miało miejsce wśród ludu, pojawiła się plaga, a zadaniem tych, którzy byli oskarżani o działalność przeciwko ludowi, polegała na tym, że pokazali, że rzeczywiście nie, że działają przeciwko ludowi, ale na rzecz ludu działają, tak? I werset 13 pięknie to opisuje. Stanęli pomiędzy umarłymi i żywymi. Przecież mogli pomyśleć w ten sposób. No tak, to jak ja pójdę tam, gdzie jest plaga, to być może ja sam zachoruję, tak? I sam umrę. No ale to byli ludzie wiary i Aaron wykonał polecenie Pana zgodnie z tym, jak mu zostało powiedziane. I nie tylko, że nie zachorował, ale jeszcze tutaj była sytuacja, że powstrzymał tą plagę. A więc działanie na rzecz ludu Bożego często właśnie jakby z ludzkiego punktu widzenia mogło się skończyć tak jakby czymś niepożądanym. Ale jednak tutaj Boża wola była wypełniona. Inna historia, może już jej nie będziemy odczytywać, ja tylko tak opowiem. To historia, kiedy skrzynia przymierza trafiła w ręce Filistyńczyków. Pamiętacie być może tą historię. Doszło do walki pomiędzy Filistyńczykami i Izraelem. Izraelici w tamtym czasie wymyślili, że jeśli będzie z nimi razem Boża skrzynia, to na pewno pokonają tych wojowniczych Filistyńczyków. Okazało się, że nie. Filistyńczycy przejęli skrzynię Bożą, ale narazili się na Boże niezadowolenie poprzez to, że zaczęli chorować. Pamiętacie może, co to za choroba była? Dosyć wstydliwa, bo to wrzody na odbycie, a więc było to nieprzyjemne. I oni robili z Panem Bogiem pewne testy, prawda? Bo doszli w pewnym momencie do wniosku, że ta skrzynia nie może być wśród nich, trzeba ją oddać. I wzięli tam krowy, które miały wędrować w kierunku tam osady zamieszkałej przez Izraelitów, ale najpierw tym krowom zabrali cielęta, które one karmiły. I mimo że te krowy ryczały, to jednak szły w kierunku, który jakby Bożą wolą, Bożą mocą został im nakreślony, mimo że oddalały się od swoich cielon. I Filistyńczycy
doszli do wniosku, że to jednak nie jest przypadek, ale to jest rzeczywiście działanie Boga Izraela. Jaka szkoda, że więcej nie czytamy, że oni jakby uwierzyli i oddali swoje serca Bogu Izraela. Na tym się tylko skończyło, że ten Bóg Izraela zadziałał. Drodzy, to kolejna taka ciekawa historia, ale jeszcze jedna jest, myślę, bardzo taka pouczająca historia. Takiego doświadczenia, jak przeżył pewien król izraelski, życzę każdemu z was. Być może spotkaliście się kiedyś z takim zapytaniem: a, ty jesteś adwentystą, a czy u was działa Duch Święty, a czy u was są uzdrowienia? Bo w innym kościele słyszałem, albo wiem, że są, a czy u was są? No bo ludzie traktują, że jak są cuda, a zwłaszcza uzdrowienia, to tam działa Duch Święty, prawda? Tam działa Bóg. A u was są te uzdrowienia? Nie wiem, jaką macie metodę na odpowiadania na tego typu pytania. No, ale pewien król izraelski mógł w tej sytuacji opowiedzieć swoje wspaniałe doświadczenie, jak Bóg go uzdrowił. Otóż w Księdze Izajasza, w 39 rozdziale, znajdujemy historię opisaną króla Hiskiasza. Izajasz, rozdział 39, i tam czytam od wersetu pierwszego. Znów, darujcie, nie przeczytamy całej historii, ale tak tylko, żeby mieć bazę, a resztę musimy jakby z pamięci. Jeśli ktoś chce przeczytać, to musi w godzinach popołudniowych, na przykład dzisiaj. 39 rozdział Księgi Izajasza informuje nas, cóż się przydarzyło królowi Hiskiaszowi. W owym czasie wysłał Merodach Balladan, syn Balladana, król babiloński, list i dary do Hiskiasza. Słyszał bowiem, że był chory, ale wyzdrowiał. I uradował się z tego Hiskiasz i pokazał im swój skarbiec, srebro, złoto i wonności, i przednie olejki, i cały swój arsenał, i wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było rzeczy w jego pałacu i w całym jego państwie, której by im nie pokazał. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i rzekł do niego: cóż powiedzieli ci mężowie i skąd przyszli do ciebie? Hiskiasz odpowiedział: z dalekiej ziemi przybyli do mnie, z Babilonii. I rzekł: co widzieli w twoim domu? No i oczywiście król mówi: wszystko. Wszystko im pokazałem. Ale o jednym jakby zapomniał. Tak? Otóż historia podaje, że ci posłańcy z Babilonii przybyli do króla Hiskiasza w określonym celu. Tak? Ale mało tego, że słyszeli, że był chory i wyzdrowiał. Oni coś dziwnego na niebie zobaczyli. Babilończycy w tamtym czasie interesowali się bardzo mocno, jako taki naród inteligentny, interesowali się astronomią. Nauka, medycyna była na wysokim poziomie i oni stwierdzili, że coś dziwnego się stało na niebie, bo to słońce jakby się cofnęło o 10 stopni, tak? No i co? I doszły jakieś wiadomości, że to z powodu Hiskiasza coś takiego miało miejsce. I wysłali poselstwo. Chcieli coś więcej się dowiedzieć o tej całej sytuacji. A Hiskiasz, owszem, dary przyjął, ale zamiast więcej im mówić o Bogu, to on się chwalił, co Bóg mu dał. Tak? W sferze przede wszystkim materialnej i osiągnięć, nie wiem, związanych z budowaniem, ze zbrojeniem się, z bogactwem, zbieraniem.
A tak mało mówi o tym, że ten Bóg jest zainteresowany każdym człowiekiem i Babilończykiem także. I o tym, że go został uzdrowiony. I tak oto w tym przypadku Boże uzdrowienie jakby nie przyczyniło się do dobrych wniosków u Hiskiasza i tutaj jest plama jakby na jego życiorysie właśnie w tej kwestii. Drodzy, pozwólcie, że teraz chciałbym podzielić się swoim świadectwem, aby nie być tak jak Hiskiasz, prawda, który ma pewne rzeczy, którymi się powinien podzielić, a jakby to zachowuje dla siebie. Są pewne rzeczy, które nie powinniśmy zachowywać dla siebie, ale wielbić Boga za to, że On jest naprawdę naszym prawdziwym lekarzem, i także dzisiaj działa na rzecz zdrowia swoich dzieci. O swoim uzdrowieniu chciałbym powiedzieć taką historię, że problem zdrowia w moim domu rodzinnym dosyć wcześnie stanął pod znakiem zapytania. Mniej więcej wtedy, kiedy ja miałem około 10 lat, zaczął chorować mój ojciec. Miał on wtedy około 50 lat. I ta choroba to była astma, która nasilała się w pewnych okresach, w pewnych porach roku się nasilała i przebieg jej był bardzo ostry. Także zdarzały się sytuacje, że po prostu mój ojciec walczył o każdy oddech. Ja jako chłopiec to bardzo przeżywałem. Zwłaszcza, że też widziałem, jak ojciec po prostu męczył się, nieraz nie mógł spać, nieraz siedział na tym łóżku. I to wszystko było takie no, bardzo bolesne także dla mnie. I rok, każdy kolejny rok przynosił jakby pogorszenie tego stanu. To były lata jeszcze 70. Te metody leczenia były inne, może bardziej takie powodujące silniejsze skutki uboczne. I rzeczywiście też po pewnym czasie ojciec mój zaczął narzekać już nie na tylko na problemy z oddychaniem, ale też na serce. No i można powiedzieć, stosunkowo młodo, w wieku 60 lat, w sposób nagły zmarł. Ale cała ta sytuacja u mnie jako takiego młodego człowieka w tamtym czasie postawiła pytanie, które po kolejnych latach jakby powróciło także. To było pytanie, które zadałem sobie, Panu Bogu, nie wiem komu, co będzie ze mną, czy ja też będę chorował na taką chorobę, no bo przecież zdawałem sobie już w tamtym czasie sprawę, że choroby są jakie? Są dziedziczne niektóre, tak? I czy ja też będę chorował może kiedyś na taką, w ten sposób jak mój ojciec? Mama była zdrowa, cieszyła się dobrym zdrowiem, no ale tutaj ze strony ojca był problem. I drodzy, wspomniałem, że to pytanie jakby powróciło. Mniej więcej w moim życiu, kiedy jakby znowu ja zacząłem zbliżać się do tego okresu 50 lat, dzisiaj mam już prawie 57 lat, zacząłem obserwować u siebie pewne takie symptomy, które świadczyły, że rzeczywiście te problemy, które mój ojciec przeżywał, stają się także moim udziałem. Objawiało się to przede wszystkim w tym, że nie miałem jeszcze może duszności, ale prawdopodobnie wszystko jakby szło w tym kierunku. Mianowicie pojawiały się u mnie takie intensywne napady kichania. Czyli po prostu dużo wydzieliny, kichanie. I to były o różnych porach, ale często też pojawiało się to rano, prawda? Kiedy wstawałem, to kichanie było bardzo intensywne, także po pewnym czasie po prostu wręcz już mnie płuca bolały od tego kichania. Także to było już takie bolesne dla mnie. No i w związku z tym, że miałem w pamięci to wszystko, jak było w moim domu, jak mój ojciec się leczył i że te leki dawały ulgę,
ale na inne rzeczy jakby szkodziły. Nie chciałem tą drogą tych leków iść, chociaż wiem o tym, że metody leczenia się zmieniają, że są dzisiaj jakby bardziej doskonalsze, nie są może takie już szkodliwe, jak dawniej to miało miejsce. Ale ja jakby nie chciałem iść tą drogą leczenia farmakologicznego, więc szukałem sposobu, żeby sobie pomóc, sposób jakby to nazwać naturalny. Tak? Szukałem na przykład rzeczy, które mogłyby mnie uczulać, tak? Począwszy od kurzu. Ten kurz to był u nas czyszczony bardzo intensywnie. Żona tutaj szczególnie jej pracy mogę zawdzięczać taką rzeczywiście dużą czystość w naszym domu pod tym względem. To oczywiście pomagało, ale jakby nie rozwiązywało problemu. No więc co jako człowiek wierzący, czytający Biblię, mogłem zrobić? No, skoro czytam tutaj w Biblii, że najpierw trzeba do Pana Boga, a potem ewentualnie do lekarzy, no to też chciałem taką drogą. Zacząłem na przykład studiować niektóre wypowiedzi w książkach Ellen White. Jest taka książka, myślę, że ją bardzo dobrze znacie, Śladami wielkiego lekarza. Znacie taką książkę? Dla mnie to była taka Biblia i myślę, do tej pory mogę to tak traktować. Ta książka jest dla mnie jako taka Biblia zdrowia, między innymi. Tak? Jest w ogóle wspaniała, ale tam te rady, które są bardzo proste w swoim jakby wymiarze, ale też takie jakby dla mnie były wysoko cenione, więc czytałem między innymi tą książkę. A inspiracją też była taki sposób myślenia, że tak, dzięki poselstwu zdrowia, które nasz Kościół otrzymał, choroby serca, takie najbardziej popularne, jak nadciśnienie czy te problemy z cholesterolem, damy radę, stosując zasady zdrowia, uniknąć tego typu problemów? No damy radę, prawda? No bo jeśli będziemy jeść żywność roślinną, to tego cholesterolu tyle nie będzie, nie będzie wysokiego ciśnienia. Jeśli będziemy się ruszać odpowiednio, też sobie z tym wszystkim będziemy łatwiej dawać radę. No więc mamy światło, a świat często błądzi w tym względzie, czy błądził, prawda? Więc postawiłem sobie takie pytanie, czy w związku z tym, że choroby alergiczne są, można powiedzieć, kolejną taką plagą w naszym wieku, że coraz więcej ludzi na to choruje. Czy w takim razie nie byłoby też może jakiejś wskazówki w tym względzie? No i właśnie pod tym kątem zacząłem studiować między innymi właśnie tą książkę Śladami wielkiego lekarza. I owszem, znalazłem pewne takie wskazówki. Na przykład tam jest taka myśl, w tej książce albo może w innej, że bardzo dobrze dla naszego zdrowia jest, dla układu oddechowego, jeśli w naszym otoczeniu są na przykład drzewa iglaste, takie żywiczne. Tu macie piękną sosnę za oknem, a więc ten balsamiczny, taki żywiczy zapach, on bardzo dobrze działa. No, w związku z tym, że mieszkałem w warunkach, na które mam ograniczony wpływ, gdzie mieszkam, jako pastor, inni raczej decydują, gdzie mieszkam, nie ja sam. No, ale to, co mogłem robić, robiłem, prawda? Gdy na przykład gdzieś byłem w podróży, przejeżdżałem przez las, zatrzymywałem się, spacerowałem po tym lesie, no i zwykle też z taką wiązką gałęzi iglastych, wracałem do domu, wstawiałem to do wazonu, kupowałem olejki też aromatyczne i to w jakiś sposób wydawało się, że mi pomaga, ale problem dalej pozostał. Doszło do tego, że w końcu mówię, no to cóż, Panie Boże, nie daję rady, a problem jest, trzeba iść do lekarza. I pierwszy raz w swoim życiu udałem się do alergologa.
Miałem nadzieję, że rozmowa będzie szła też, wizyta, ja tak przynajmniej zamierzam, że pójdzie to w kierunku, jak żyć, żeby po prostu nie chorować. Nie? Może on mi coś powie. No ale ta wizyta była taka prawdopodobnie standardowa, badanie takie na różne podskórne, aplikowane alergeny, czy jakby to tam nazwać, prawda? No i w wyniku tej wizyty, która była dosyć krótka, otrzymałem 3 recepty do wykupienia. Przyszedłem do domu z tymi receptami, tak je położyłem na stole. To co to, Panie Boże, to tak już do końca życia mam te leki brać? No bo tak to mniej więcej tak wygląda, prawda? I ukląkłem, pomodliłem się i wstałem od tej modlitwy z takim przekonaniem, że nie będę wykupywał tych lekarstw. Jeszcze raz będę studiował rzeczy, które już jakby przeczytałem, prawda? I jeszcze raz sięgnąłem po tą książkę właśnie, o którą wam wspomniałem, Śladami Wielkiego Lekarza. Czytam jeszcze raz tą książkę. Wyczytałem, tym razem zwróciłem uwagę na inne myśli. Czytam na temat wody, działania wody na organizm ludzki, działanie zewnętrzne wody. Ciepła kąpiel otwiera pory, wyrównuje krążenie krwi. Zimna kąpiel hartuje, prawda, tonizuje. No dobrze, może to jest jakaś myśl. No i postanowiłem, taki miałem plan, że właśnie tego dnia zrobię sobie taką ciepłą, gorącą kąpiel, a następnie zakończę to wszystko zimną wodą. Ale spróbuję. No i tak też zrobiłem, położyłem się spać. Wiecie, wrażenie było mniej więcej takie, możecie to sprawdzić. Kiedy jest ciepła woda, to tak jakby wchodzicie do wanny, to tak jakby ta skóra jakby tam pracuje, prawda? Rzeczywiście, prawdopodobnie te pory się otwierają, krew jakoś się inaczej w organizmie układa, prawda? Następnie jak się lejecie zimną wodą, to pierwsze wrażenie nieprzyjemne, ale później jak już ochłoniecie, wyjdziecie z wanny czy spod prysznica, to tak się robi, jakby pod skórą było cieplej, prawda? No i z takim uczuciem właśnie położyłem się spać. Rano wstaję, nie kicham. Kolejny dzień to samo, nie kicham. Drodzy, już jest szereg lat, chyba z 8 albo więcej, codziennie ta woda jest w użyciu właśnie w takiej mniej więcej kolejności. Najpierw ciepła, potem zimna. Nie używam lekarstw. Te recepty nie zostały wykupione i w miarę funkcjonuje. Jestem wdzięczny Bogu, że rzeczywiście to, co możemy wyczytać, działa. W moim wypadku zadziałało. I może nie jest tak, że jest idealnie, prawda, że w ogóle nie kicham. W dalszym ciągu mam taką skłonność, że gdy pojawi się jakiś kurz czy coś, to zacznę kichać, ale nie jest to w taki sposób uciążliwe, jak było właśnie przed rozpoczęciem stosowania tych rzeczy. I tak sobie myślę, jest taki tekst biblijny. Życie wszelkiego ciała jest we krwi. Krew to życie. To nawet na świeckich plakatach zachęcających do krwiodawstwa jest takie równanie napisane. Krew równa się życie. Właściwe krążenie krwi jest niezwykle istotne dla naszego zdrowia. Ruch. O, już na temat ubiorów nie będę wspominał, bo to kolejna jakby element, który może też mieć wpływ na nasze zdrowie i krążenie. A więc, drodzy, opowiedziałem to doświadczenie swoje osobiste dzisiaj
dlatego że nie chcę być jak Hiskiasz, który zachował pewne rzeczy dla siebie, prawda? Nie chcę opowiadać o pałacach, w jakich mieszkam, czy samochodem wspaniałym, jakim jeżdżę, ale chcę opowiadać o tym, jak Bóg działa w życiu. I możemy także dzisiaj opowiadać, jak Bóg jest dzisiaj naszym lekarzem, że adwentyści żyją średnio 10 lat dłużej niż reszta naszego społeczeństwa. To jest też rzecz, którą często powinniśmy opowiadać. No i przede wszystkim poważnie traktować te wszystkie dobre rady, które Bóg nam daje. A przecież On jeszcze inne obietnice wspaniałe nam daje. Psalm 103. To, drodzy, tak jeszcze, żeby zbudować naszego ducha właśnie w tym kontekście. Dawidowy, błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. Ten lekarz leczy wszystkie choroby i prowadzi nas przez życie, aż do czasu, o którym prorok Izajasz w 33 rozdziale swojej księgi napisał, co następuje. Izajasz, 33 rozdział, werset 24. I żaden mieszkaniec nie powie: jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Wszyscy idziemy w tym kierunku, aby historia ziemi się już zakończyła, tej grzesznej ziemi, a rozpoczęła się historia innej, nowej ziemi, do której zmierzamy i o której jest powiedziane, że tam żaden mieszkaniec nie powie: jestem chory, obawiam się jakiejś plagi, obawiam się, że umrę, ale tam nie będzie ani chorób, ani śmierci. Wytrwajmy na tej drodze, bo to jest najlepsze, co możemy w naszym życiu wybrać i uczynić. Amen. Amen.